Te wszystkie odcinki są na podstawie pocztów władców Polski. Wszystkie odcinki związane z władcami i królami Polski. Witajcie! To już 6 odcinek o Władysławie Hermanie w orbicie Niemiec. Z pojawieniem się niemieckiej żony Hermana zbiegły się dwa istotne wydarzenia dynastyczne. Na początku 1089 roku nieoczekiwanie zmarł Mieszko Bolesławowic, otruty przez wrogów swego ojca, którzy obawiali się zemsty. Pozbycie się bardzo popularnego w Polsce syna śmiałego, niedawno ożenionego z księżną ruską, z pewnością wzmocniło obóz procesarski. Dlatego też inicjatora zabójstwa doszukiwano się w Palatynie, Ciechu, związanym, jeśli nie uczuciowo, to przynajmniej politycznie z księżną Judytą Marią. Także w 1089 roku z dworu ojcowskiego został oddalony starszy syn władcy Zbigniew. Macocha odesłała go do żeńskiego klasztoru w Saksonii. Wraz z tymi zmianami rozpływ się Ciecha na rządy Władysława Hermana. Początek lat 90. to szczyt potęgi Palatyna, na którym schorowany i zniedołężniały władca oparł swe rządy. Wspólnie z Sieciechem Władysław Herman wyruszył w 1090 roku na wyprawę przeciwko Pomorzanom. Po zwycięstwie oddziałów polskich dowodzonych przez Palatyna Pomorze Gdańskie zostało zajęte. W ten sposób Herman, a także i Sieciech, podjął program nowego podboju Pomorza zarzucony w czasach Śmiałego. Co prawda, ze względu na konsekwentny opór Pomorzan, polityka ta ostatecznie zakończyła się niepowodzeniem Polski. Ale sam kierunek został wyraźnie wytyczony i do niego jeszcze za życia nawiązał Bolesław Krzywoust. Możliwe, że późniejsza klęska poniesiona przez Sieciecha na Pomorzu wzmocniła jego wrogów w kraju do tego stopnia, że zdecydowali się oni wystąpić przeciwko niemu. W 1092 roku, gdy Polska wstrzymała wypłacanie Czechom tybutu ze Śląska, książę Brzetysław zdecydował się udzielić schronienia i pomocy zbiegłym bądź wygnanym przeciwnikom Palatyna Sieciecha. Książę czeski zasugerował banitom, by uprowadzili z klasztoru księcia Zbigniewa i wywołali bunt w obronie jego praw dynastycznych. Po sprowadzeniu z Saksonii pierworodnego syna Hermana, banici uzyskali także poparcie możnych śląskich z komesem Magnusem na czele i w 1093 roku rozpoczęli bunt. Zapoczątkował on kolejny kryzys wewnętrzny w Polsce. Bunt był skierowany przeciwko wszechwładzy Sieciecha, ale posłużenie się w rozgrywce członkiem dynastii, w dodatku odsuniętym od spadkobrania, uderzało również we władcę. Niepokoje w Polsce wykorzystał dla swych celów Brzetysław Czeski, który najechał na Śląsk i zaanektował ziemię kłodzką. Władysław Herman, niepewny poparcia ze strony rycerstwa, zwrócił się o pomoc przeciwko buntownikom do Władysława Węgierskiego. Zamiast wsparcia doszło jednak do zatargu z Węgrami, którzy nawet próbowali porwać małego Bolesława Krzywoustego i Sieciecha, by pomścić śmierć Bolesława Śmiałego oraz jego syna Mieszka. W tej sytuacji Herman zdecydował się zawrzeć porozumienie z buntownikami pod warunkiem uznania Zbigniewa za prawowitego potomka i wydzielenia mu Śląska jako dzielnicy. Gdy tylko nastroje się nieco uspokoiły i Sieciechowi udało się przekupstwem przeciągnąć na swą stronę wielu możnych śląskich, książę nagle zaatakował dzielnicę syna i zmusił go do ucieczki z Wrocławia. Zbigniew znalazł schronienie w Krużwicy, dokąd jego stronnicy sprowadzili na pomoc Pomorzanom.
Jednak w krwawej bitwie z oddziałami książęcymi został pokonany i jako więzień dostał się pod nadzór Sieciecha. Groźnego buntownika pozostawiono przy życiu, co mogło oznaczać bądź przewagę uczuć rodzicielskich Hermana nad racją władzy, bądź też wzmocnienie wpływów środowiska dystansującego się wobec polityki dworu książęcego. Racjonalna wydaje się ta druga opcja, zwłaszcza w kontekście ugody, do której nieoczekiwanie doszło w 1097 roku na Wiecie w Gnieźnie. Władysław Herman ugiął się pod naciskiem biskupów oraz możnych i przywrócił Zbigniewa do łaski. Później, gdy synowie Hermana zjednoczyli siły i zamiast na wyprawę przeciw Pomorzanom ruszyli na ojca, ten każdemu z nich wydzielił dzielnicę dla siebie, zatrzymując Mazowsze i Małopolskę oraz władzę zwierzchnią nad resztą państwa. To wszystko w tym odcinku i zapraszam do kolejnego odcinka o Władysławie Hermanie. Cześć!